Robot nie porusza się sam. Robota trzeba zaprojektować, skonstruować i zaprogramować. Każdy po mechatronice na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej będzie umiał to zrobić, a może nawet więcej. Możesz sprawić, że robot poruszy serce. Sztuka stawia wyzwanie technologii. Technologia inspiruje sztukę. Najlepsi naukowcy i inżynierowie są tak kreatywni jak najlepsi bajarze. Mamy postacie, w które chcemy tchnąć życie. Przekształcanie narysowanej kreski w nową formę sztuki nie jest łatwe. W ciągu ostatnich 20 lat ci artyści zmagali się z wyzwaniami i ryzykiem porażki na każdym kroku. To połączenie sztuki i nauki było marzeniem trzech osób. Kreatywnego naukowca Eda Catmulla, przedsiębiorcy z wizją Steve'a Jobsa oraz utalentowanego artysty Johna Lassetera. Gramy lato na 87,7 FM. Mistrzowskie, pyszne sushi, doskonała kaczka teriyaki, zmysłowa muzyka, piękne, przestronne wnętrze, ludzie z pasją, czyli świat wspaniałego Orientu, tak blisko ciebie. W Białymstoku. Przyjdź, nie czekaj. Przyjdź do nas w najbliższą środę i daj się przemalować na wiosnę. Zakład fryzjerski Helena Style zaprasza na bezpłatne farbowanie i czesanie z okazji pierwszego dnia wiosny. Czekamy na ciebie 21 marca od 10 do 18 w salonie Aleje Jerozolimskie 16. Dodatkowo możesz skorzystać z bezpłatnej porady makijażystki. Więcej szczegółów na www.helenastyle.pl. Wiesz, byłam w Portugalii, ależ jest tam pięknie. Zazdraszczam. A nie masz czego, sam możesz pojechać i jeszcze ci za to zapłacą. Nie gadaj, jak to? Normalnie, jedź na Erasmusa. No to trzeba pewnie jeszcze zdać egzamin z języka. Możesz, ale jak masz już odpowiedni dokument, taki jak świadectwo maturalne czy certyfikat, to nie musisz. Zresztą zajrzyj na ich stronę www.bwmpb.edu.pl i tam znajdziesz wszystko. Nie zwlekaj, bo deadline jest 25 października. Jedną z najlepiej sprzedających się książek wszechczasów jest 7 nawyków skutecznego działania autorstwa Stephena R. Covey'a. W tej książce Stephen Covey zidentyfikował pewne kluczowe zasady, które rządzą ludzkim zachowaniem i wydajnością, takie jak odpowiedzialność, wizja, uczciwość, zrozumienie, współpraca i doskonalenie się. Witaj, Kasiu! O, cześć, Michale! Kacha, słyszałaś, że Politechnika Białostocka organizuje konkurs na projekt designerskiego stojaka rowerowego? Oczywiście, nawet jestem już w połowie projektu. Super! Ja dopiero zaczynam. Byłoby fajnie zgarnąć nagrodę. Odjechany rower miejski PB Techno Cruiser. Oj tak, bardzo mi się podoba. Okej, to nie zatrzymuję i powodzenia. To była audycja Nieznane, Zapomniane. Na kolejną odsłonę programu zapraszamy za tydzień. Jeśli nie jest ci obojętne, czego słuchasz, jesteś wymagający i potrzebujesz chwili oddechu, słuchaj audycji Audio Room już w tę niedzielę między 19 a 21. I koniecznie dołącz do nas na facebook.com/audioroommusic. Tu poznasz ludzi wrażliwych na piękno muzyki. Katarzyna Cisoń-Komarnicka, zapraszam.